Witam pana Michała. No trudno. No leci. Co to jest za debiut? Trudno. Będziemy się bronić. Zroszuję. Tego piona nie można bić. O, ale go obronię. I wieżę postawię. Tajemniczo na wprost czarnego hetmana. O! Stawiam wieżę tajemniczą. Tu muszę zagrać B3, tak. I skoczek C3 i tu chcę grać. A co z gońcem czarnopolowym, to jeszcze nie wiem. No to gram. Odbijam. Trzeba nadrobić trochę czasu. Pan Michał potwornie szybko gra. Tu też odbijam i cofam się. Na z góry upatrzoną pozycję, tak. A, i teraz goniec G5. I teraz goniec G5 trzeba grać. No, muszę oczy przetrzeć, bo nie widzę. Nie goniec G5. No to tu. Zało nie pamiętam. Nie można bić pionem piona. Tu pan Michał wpadł w znaną pułapkę. A jak zbije gońcem. Oj, oj, oj. Co mam z tym fantem robić? No cofnę się. O! I jak mówią, to je ono. I atak na króla. A pan Michał nie lubi ataku na króla. Pan Michał nie lubi ataku na króla. Oj, 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 oj. Nie ma ruchu F6.
spokojnie, nic nie podstawić, pozycja jest dobra. A tu tego trzeba zbić. Zobaczyć, dokąd on odejdzie. Nie ma za dużo możliwości odejścia. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No to spróbujmy. D5, bije, bije. Pion wolny jest, szalony goniec, wieża tutaj związana, była pod związaniem. Teraz jest dobrze, nie ma skoczek F5, bo hetman C5. Nie ma cały czas ruchu F6. No idzie pion, idzie. Zróbmy tak póki co. Tak, wymiana hetmanków proponujemy. I ma szaszkę na F3.
Oj, dziękuję.